Radio Kołobrzeg. Rozmowy z widokiem na... Audycja publicystyczna w każdą środę po 10:00, tylko w Radiu Kołobrzeg. Dzień dobry, przed mikrofonem Jarosław Banaś. Witam serdecznie w studiu poseł Platformy Obywatelskiej Marek Hok. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie opozycja, Bogdan Błaszczyk. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, także państwu. Były prezydent. Audycja jest na żywo i zarejestrowana kamerką małą, internetową. Będzie dostępna po południu na portalu informacje.kołobrzeg.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i komentujemy wczorajszą sesję. Rozpoczynamy od nieobecnego na sesji, ale obecnego duchem posła Platformy Obywatelskiej Marka Hoka. Jaki komentarz? Wszystkie ustawy prezydenckie, te, które Platforma firmowała, przeszły, czyli można państwu pogratulować. Czy można? Bardzo proszę. Dziękuję, można. Można. Oczywiście no, nie miałem wczoraj możliwości uczestniczenia w sesji Rady Miejskiej. Moje obowiązki parlamentarne wygoniły mnie wczoraj do Szczecina, gdzie miałem spotkanie ze środowiskiem sportowym, ale oczywiście widziałem o przebiegu sesji, miałem na bieżąco informacje od mojej asystentki, od pani dyrektor Joanny Gawędy, która mnie na bieżąco informowała przez wiele godzin, co robi, także jej też dziękuję za tę możliwość informowania. Widziałem ja złośliwie o tych gratulacjach, panie pośle, pan to za dobrą... To ja złośliwie, no ja myślałem, że tutaj my jako... Szczerze, nie, gratulowałem prezydentowi wczoraj też złośliwie. No złośliwość moja, no to przepraszam, też tak na wyrost mówię o tej złośliwości, polega na tym, że no, przeszedł wasz projekt, ale to nie jest dobry projekt. Mówię o opłatach za śmieci. Wszyscy na to narzekają. Sam prezydent wczoraj, broniąc go, powiedział, że to nie jest dobry projekt, że to jest wręcz bubel, więc no, on tak ta radość... Nie powiedział, no nie wierzę, żeby powiedział pan prezydent, że to jest bubel. W kontekście bubel. Chyba. Nie ja pamiętam jest... dokładnie cytatu, ale no, na pewno nie był szczęśliwy i generalnie to, że opozycja to krytykowała, ten projekt, to jest zrozumiałe i miała swój, ale państwo nie broniliście w sumie dobrej sprawy, więc te gratulacje są takie trochę, no, z jednej strony skuteczność, Platforma zmobilizowana, niby nie było dyscypliny, a dyscyplina była jakaś wewnętrzna. Ja myślę, że przesadnie tutaj zawsze interpretujemy zachowania Platformy, jeżeli chodzi o głosowanie w ważnych, trudnych i odpowiedzialnych uchwałach. To jest bardzo trudny problem ustawy śmieciowej, mówiąc w cudzysłowie, bo to nie jest problem Kołobrzegu, to jest problem Polski. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, które tej ustawy nie wprowadził i żadna metoda liczenia opłat za odpady komunalne nie będzie póki co dobra. Musimy ją wprowadzić. Jestem przekonany, że ona po roku, po dwóch będzie naprawdę zmieniana. Przecież te poprawki, które w styczniu zafunkcjonowały, pozwalają łączyć pewne metody opłaty za śmieci w zależności od miasta, od liczebności. Znaczy pan prezydent powiedział wczoraj dla naszej stacji, że gdy, jak już wygrał, jak mu pogratulowałem złośliwie zwycięstwa, przepchnięcia tej niedobrej uchwały, no powiedzmy sobie... No to jest pana zdanie, ja myślę, że jednak za parę lat wszyscy dojdziemy do wniosku, że ta ustawa była potrzebna. I... Ale pan prezydent powiedział, że gdy będą nadwyżki, to on wtedy jako dobrodziej naszego miasta zmniejszy te opłaty. Ale wszyscy w tej chwili naprawdę ryzykujemy, wchodząc w tą ustawę, jeżeli chodzi o wysokość opłat. Myślę, że opłaty nasze kołobrzeskie są... No ale po co nam ta odpowiedzialność? To przecież mógł wojewoda nam nakazowo to zrobić i nie musielibyśmy... No ale po to jesteśmy też wybrani jako reprezentanci radni Rady Miasta przez mieszkańców i po to jest prezydent, jest władza wykonawcza, która musi podejmować trudne, odpowiedzialne decyzje. To nie po to też wiele lat próbujemy uporządkować sprawy z odpadami komunalnymi. Udaje się nam już poprawić jakość wody, Bałtyku i plaż miejskich. Kolejny etap to jest właśnie, to są śmieci, to jest segregacja śmieci. Panie pośle, jest pan lekarzem, moja złośliwa kontynuacja. Jeżeli lekarz ma do wyboru zrobić zły zabieg albo nie robić w ogóle, to co robi? Myślę, że porównanie jest zupełnie nietrafione. Co tutaj możemy porównywać decyzję lekarza? No, oczywiście, że lekarz podejmie decyzję, która jest dobra dla pacjenta. W przypadku tutaj odpowiedzialności za porządek, czystość w mieście i sposób wybrania metody w tym wypadku był taki optymalny na dzień dzisiejszy. No, miasto Kołobrzeg jest specyficzne miasto, mniejsze gdzie przebywa dziesiątki tysięcy mieszkańców poza naszego miasta i to trzeba uregulować. Oczywiście można również podzielić miasto na sektory.
wodospory. Można spowodować, że osiedla, które mają duże zużycie wody, czy przebywa ilość dodatkowa mieszkańców, mogła być inaczej opodatkowana tą wysokością, a osiedla, gdzie są spółdzielnie mieszkaniowe, można było w inny sposób, ale to jest wszystko do naprawienia. Można. Uchwałę trzeba było wprowadzić, bo ona jest obligatoryjna. Ja nie jestem do tego przekonany. Bogdan Błaszczyk był posłem, był prezydentem. Czy zawierał pan też takie kompromisy z elektoratem, że wybierzmy mniejsze zło, przyjmijmy coś z dziennikarskiego punktu widzenia mojego, jeżeli droga jest źle zaprojektowana, to jako samorządowiec bym się na nią nie zgodził. Jak pan pamięta, w moim charakterze leży, że raczej w wielu wypadkach szedłem pod prąd i ciężko było. Ale wczoraj, bo mieliście swój projekt, przegraliście z Kretesem, powiedzmy. Z tymi gratulacjami niech pan się wstrzyma, bo to społeczeństwo będzie gratulować. To znaczy, to są złośliwe gratulacje. Tak, dostanie pierwszych rachunków. Natomiast ja tutaj pana poprę, że pan prezydent rzeczywiście się sceptycznie wyrażał, ale o ustawie. Nie o tym rozwiązaniu, które wczoraj przyjęła Rada. I rzeczywiście ja uważam, że pan prezydent ma... O ustawie sejmowej. Tak, ma rację, dlatego że... To dlatego do pana posła Marka Hoka. No i pan były poseł też do tego się ustosunkuje, także my wiemy, jak wygląda praca legislacyjna. Ja właśnie apelowałem do rządzących, żeby... stanęli po stronie mieszkańców. Nie stanęli. Dlaczego? Dlatego, że nie rozumiem, jak to doszło, że Sejm odrzucił poprawkę SLD, która sprowadzała się do tego, żeby gminy mogły powierzać te zadanie własnym firmom komunalnym. W Szwecji... Ale to, przepraszam, wydaję słowo. W Szwecji taka zasada istnieje. Dobrze, ale... istnieje i proszę się nie tłumaczyć dyrektywą Unii Europejskiej. Słuchajcie, ale rozumiemy problem. Panie były prezydencie, panie wiceprzewodniczący Rady, przegraliście wczoraj głosowanie. Tak. Byliście obecni we wszystkich mediach, wszystkie portale pisały, mówiliśmy w radiu, dodawaliśmy wam sił, były transmisje, spotkań z mieszkańcami, wszyscy byli oburzeni. Proponowaliśmy rozwiązanie. Nie, stop. No. Jak przygotowaliście głosowanie? Przygotowaliśmy rozwiązanie, nie głosowanie. Jak głosowanie? Jak opracowaliście strategię? Pan prezydent Bieńkowski, który miał wspierać, wyszedł. Nikogo z obozu rządzącego nie przekonaliście, zmarnowaliście czas, sesję, nasz zapał, nadzieję mieszkańców i przegraliście głosowanie. No tak, nasza wina oczywiście. No a nie, moja? Nie. A nie mówię, demokracji trzeba ulegać sile większości. I tu się nie ma co mieliście obrażać. Mieliście wszystkie, a nikt się nie obraża. Analizujemy. Mieliście atuty. Mieliście przychylność mieszkańców. Tak. Oczekiwania, rozbudzone nadzieje, że zwycięży rozsądek i ekonomia. Ja tutaj może być rozsądek. I na wieść o tym, że nie ma dyscypliny w Platformie Obywatelskiej, staraliśmy się ze wszystkich sił radnych Platformy przekonać do swoich racji. No niestety nie dali się przekonać ani jeden. Byli bardzo zwarci i przekonani o swoich racjach. To są racje wynikające z zapisów ustawy. Ja mówię jeszcze po raz kolejny. Musieliśmy tą ustawę wprowadzić w życie i ta uchwała musiała być podjęta. Ona będzie na pewno nowelizowana, będzie naprawiana. Nie wiemy, jakie będą jeszcze koszty podstargowe. Platforma ma jakąś taką strategię, że będzie łagodzić to przez wyborcy. Czy spółka nasza będzie operatorem, czy będzie firma zewnętrzna. Trwają rozmowy między samorządami na temat porozumień międzygminnych, które by spowodowały, że to spółki będą mogły być operatorem. To wszystko jeszcze jest otwarte. Naprawdę nie straszmy ludzi, bo to jest bez sensu. Dobrze, nie straszymy. No, próbuję jakoś to ogarnąć. Jak powiedziałem, no gratuluję, bo skuteczność jest. Dziękuję. Ale sam wyrzucam, idąc do śmietnika i spotykając tam prezydenta byłego Bogdana Błaszczyka, przy śmietniku będziemy sobie zawsze przekazywać porozumiewawczy znak. Wiemy, o co chodzi. No. Cały świat to robi, segreguje i naprawdę jest to... Panie pośle, ale cały świat, tak jak w Szwecji, to najpierw zbudowali system recyklingu wszystkich frakcji, które w czasie... Kończę ten temat. Bo tam jest 70% odzysku, ale jest 15%. Słuchajcie, takie mam proporcje. Mleko jest rozlane, my przerzuciliśmy się poglądami, za to dziękuję. Biegnijmy dalej, bo pierwszą część audycji panowie zajmują, później mamy kolejnych gości, a chcę zapytać jeszcze o dwie sprawy. Teraz kolejna. Także wczoraj został poparta ustawa, projekt uchwały intencyjnej SLD w sprawie odrzucenia oprotestowania budowy ferm wiatrowych na
Bałtyku. I chciałem się do tego odnieść, to znaczy was zapytać. No dobrze się stało, że oprotestowaliśmy, ale po co w ogóle ten zwrot w tą stronę? Zacznijmy od parlamentu. Jak to wygląda z perspektywy poselskiej? Czy pan Marek Hok widzi fermy wiatrowe na Bałtyku? Fermy wiatrowe są niezbędnym elementem procesu, do którego musimy dojść. Do roku 2020, jeżeli wszyscy pamiętamy, powinniśmy mieć około 20% energii odnawialnej. W tej chwili jesteśmy na poziomie kilku, dochodzimy chyba do 12% i ten proces musi trwać. Jeżeli chodzi o fermy wiatrowe na morzu, tego tematu w Sejmie, w parlamencie, w komisjach, w których ja uczestniczę, na razie nie poruszamy. Dlatego też ta wczorajsza uchwała intencyjna no, idzie w takim kierunku, a nie innym, ale nie ma odwrotu od ferm wiatrowych. Ja myślę, że... Ale jak pan przyjął tą wiadomość, że radni nasi... Ze zrozumieniem, ale z drugiej strony no, też wiemy, że one wcześniej czy później będą musiały powstać w takiej odległości, które w ogóle będą niewidoczne dla mieszkańców takiej miejscowości jak nasze, że nie będą na pewno powodowały zakłóceń w ekologii i w ekosystemie morskim, ale to są dopiero projekty, początek rozmów, także intencja przyjęta z całym szacunkiem. Cieszę się, że ludzie się tym interesują, ale nie ma odwrotu od energii odnawialnej i musimy dbać o nią, bo takie są wymogi, nie tylko tutaj chodzi o nasz udział w Komisji Europejskiej czy w Unii Europejskiej, ale ocieplenie przecież klimatu, to co się dzieje w tej chwili z CO2, to myślę, że większość osób... No, ograniczenie CO2 nie ulega wątpliwości, ale to nie temat tej audycji. Bogdan Błaszczyk, cieszy się pan z tego, że... Cieszę się, że nasz projekt przeszedł, że radni Platformy Obywatelskiej również jednogłośnie poparli ten projekt, chociaż smutno, że mam wrażenie, że on nie będzie miał takiego wielkiego znaczenia, dlatego że jestem w posiadaniu takiego opracowania oddziaływanie morskich farm wiatrowych na ryby i rybołówstwo, doświadczenia zagraniczne. I są to materiały informacyjne z konferencji w Słupsku, jaka się odbyła 21 stycznia, gdzie jednoznacznie wszyscy przekonują na podstawie badań zagranicznych, że te fermy nie będą zakłócać żadnych funkcji rybołówstwa polskiego. Będą większe i zdrowsze. Będą większe, będą zdrowsze, będzie ich więcej. A charakterystyczne, kto przyjął patrona honorowy no nad tą konferencją. A pan był na tej konferencji, czy tylko... Patronat organizacyjny to jest pan Kazimierz Klejna, senator Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz panowie marszałkowie województwa zachodniopomorskiego i województwa pomorskiego. Przy takim lobby i takim patronacie nasz apel wczorajszy będzie małym popiskiwaniem chyba, natomiast jest wyrazem solidaryzowania się ze stanowiskiem kołobrzeskich rybaków, którzy zaprzeczają wszystkim tym propagandowym tezom, jakie się tutaj stawia. To znaczy, nie rozstrzygniemy teraz, ale powiem na pocieszenie, że w gąskach też już się witali z gąską lobbyści elektrowni atomowej i się nie przywitali z gąską. Państwo, ale ja chciałem jedną zwrócić uwagę. Oddajmy naprawdę głos i decyzję ludziom, którzy się tym zajmują na co dzień. Ja rozumiem, że my parlamentarzyści, my radni, my mieszkańcy znamy się na wszystkim, na prawie, na medycynie. Nie chcemy. Ale tak nie to chcemy jest. Wszyscy farm, nie chcemy elektrowni atomowej. Ja myślę, że jeżeli zapadną jakiekolwiek plany czy projekty, to będą o tym informowali ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień. Są to eksperci, bo tych ekspertów myślę, że w każdym ugrupowaniu jest bardzo dużo, a ostatnio widzieliśmy, że nawet próbowali się eksperci zastąpić rząd Platformy i niech ci ludzie zaproponują pewne rozwiązania. Nie, nie, no na naszym terenie, naszą opinią panie pośle, na naszym publiczną. Terenie przy całym szacunku do polityków i ekspertów nie bardzo to widzę. No bo tego nie będzie widać, no właśnie dlatego panie bardzo, bo to widzę, gratuluję panu, bo tych ferm nie będzie widać. Muszę być przekonany. Ja gratuluję panu wiary w bezstronność ekspertów. No ale przecież komuś trzeba wierzyć, no nie możemy w końcu... Komuś naszym tu żyjącym wśród nas rybakom, którzy walczą codziennie o swoje życie i swój byt. Tym walczą i z świetnym wynikiem doskonale sobie radzą na tym trudnym rynku europejskim. Panie pośle, ale no dobrze, to tak oczami wyobraźni. Jesteśmy otoczeni teraz wiatrakami już z każdej strony i jeszcze od morza nam się postawi elektrownię wiatrową
Jak pan to widzi? Tak już jako Marek Hok jeżdżący ścieżką rowerową w czasie weekendu wzdłuż wybrzeża. No, przede wszystkim to nie będzie tych ferm wiatrowych na morzu widać zupełnie, bo one mają oddalone o kilkanaście mil morskich i to nie ma takiej możliwości. My tu mówimy bardziej o oddziaływaniu na środowisko, na zasoby tutaj rybne i o problem rybaków, ale to tak samo było, jak pamiętacie państwo, parę lat temu, jak trzeba było likwidować flotę rybacką, kiedy to część rybaków musiała zezłomować, dostali odszkodowania. Dzisiaj przekwalifikowali się na inną działalność i turystyczną i promocyjną i myślę, że duża część tych ludzi sobie doskonale radzi w tych nowych oddziaływaniach i pozwólmy po prostu ludziom robić to, co oni chcą i nie wrzucajmy na siłę naszych rozwiązań, które nie zawsze są mądre. Rybacy kobrzescy chcą łowić ryby. Ale łowią, robią to. I protestują, żeby na ich najlepszych łowiskach, chodzi o to, że na łowiskach, które teraz eksploatują, były one zajęte przez fermy. Ale przecież ja nie słyszałem jeszcze żadnego głosu środowiska rybackiego kołobrzeskiego, a pan poseł, pan no nie wierzę, też nie był obecny w Słupsku na tej konferencji. No nie wierzę, że pan nie słyszał głosu naszych rybaków. Po tej konferencji na pewno nie było żadnego spotkania, które by w jakiś dramatyczny sposób przedstawiało fermy wiatrowe, które powstaną za kilka czy też kilkanaście lat. No to mam lat. Nadzieję, że pan usłyszy. No to dobrze, no sytuacja jest rozwojowa. Dziękuję. To był drugi temat, trzeci temat najbardziej, który lubią tygrysy, czyli politycy, to kalkulacje prezydenckie i oczekiwania. Jeżeli byśmy dzisiaj przeprowadzali wybory, to Janusz Gromek jako zwycięzca wczorajszych głosowań miałby niezagrożoną pozycję, ale zanim zapytam o to pana posła, to jeszcze wcześniej. A czemu pan się tak skrzywił? No, nie zrozumiałem pana. Powtarzam, gdyby były wybory dzisiaj, to Janusz Gromek wygrałby je jako prezydent, ponieważ wygrał wczorajsze głosowania, ma poparcie Rady i ma sympatię społeczną, jak należy przypuszczać. Sympatię, tak. Tak. Moją też. Tak. No więc co na to Sojusz Lewicy Demokratycznej? Czy już wiecie, kogo postawicie przeciwko Januszowi Gromkowi ewentualnie? Nie wiemy jeszcze kogo. Z dużym prawdopodobieństwem mamy swoje typy. Dużo się o tym mówi. Jacek Woźniak. No między innymi również wchodzi... Wraca pan do gry? Nie, zdecydowanie nie. Oświadczałem to już dawno. Pytam dla higieny. I powtarzam, nie wchodzę do żadnej gry. Ja jeśli... Chcę się zachowywać jako doświadczony kolega, który będzie pomagał, wspomagał, doradzał. Natomiast przyszłość należy kto już do młodszego Jacka pokolenia. Kto oprócz Jacka Woźniaka? Młodsze pokolenie, a z tych z pana półki wiekowej nikt się nie pokazuje? No myślę, że nie. Nie. Nie widzę młode. Z mojej półki. Chociaż niewykluczone, bo my też nie wykluczamy, że możemy poprzeć kandydata spoza członków partii SLD. Rozmawiacie z kimś w tej chwili? Nie zaprzeczam i nie potwierdzam. Ale z kimś koło brzegu. Tak, oczywiście. Rozmowy się toczą. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc nic tu nie jest jeszcze przesądzone. Dyplomatycznie, ale zapytałem. Obowiązek spełniony. Poseł Marek Hok, ostatnio duży zjazd najważniejszych osób w Platformie w Kołobrzegu, w hotelu Aquarius. Pan na fotografiach na ogół bardzo uśmiechnięty, Janusz Gromek smutniejszy. Dlaczego? No zupełnie tego nie mogę skojarzyć pana opinię, bo... No, tak przeglądałem po prostu przypadkowo. No przeglądał pan, bo był tam obecny z pana redakcji osoba, która robiła zdjęcia. Zrobiła tego dużo. Ale tak na poważnie to był, rzeczywiście to nie był żaden duży zjazd, to był zarząd regionu, który się odbywa raz na miesiąc w różnych miejscowościach. No delikatnie zapytałem. Oczywiście. Janusz Gromek smutny, trochę, czasami. Nie, myślę, że to zupełnie... W Platformie mówi się, szef zachodniopomorskiej wymienił pana, Mieczkowską, Annę i Tomasza Tamborskiego jako potencjalnych ludzi, którzy będą konkurować z Januszem Gromkiem. Nie z Januszem Gromkiem, bo Janusz Gromek jest również członkiem Platformy, to jest nasz kolega, nasz przyjaciel. No ale że Platforma wyłoni, więc są cztery osoby. No to także... świadczy o dużym potencjale, dużych możliwościach naszego ugrupowania. No ale czy to Janusz Gromek musi się smucić z tego powodu? Nie musi się smucić, bo przecież no, my na co dzień pracujemy od 6 lat, jeżeli chodzi o samorząd. Pan
prezydent Janusz Gromyk jest 6 rok prezydentem i pana wczoraj taka uwaga o tym, że to zwycięstwo jego on wczoraj na sesji jest jakimś wskaźnikiem co do planów wyborczych, tego nie można zupełnie łączyć, ponieważ Janusz Gromyk jest prezydentem Platformy Obywatelskiej. No tak, ale obserwujemy skuteczność osoby. Wczoraj wygrał głosowania, nawet zostałem klepnięty przez prezydenta, miał tak dobry humor. Ale przecież to nie pan prezydent Janusz Gromyk głosował 11 głosami, tylko to właśnie radni Platformy. No, firmuje. Którzy, prawda, pracują na rzecz pana prezydenta, na rzecz Platformy Korzystnej, która 6 rok wzięła odpowiedzialność i robi to dobrze i skutecznie. I z tego powodu się trzeba cieszyć. A nasza ławka, to tutaj pan wymienił 4 nazwiska, jest dosyć długa i to nie jest jeszcze ławka, która ma zakończenie. Panie pośle, a pan nie żal byłoby panu ław poselskich na fotel prezydencki zamienić, gdyby tak partia zdecydowała? Ale już wielokrotnie rozmawialiśmy, że osoby, które zajmują tego typu stanowiska, czy samorządowe, czy parlamentarne, no i musi być przygotowany na różnego rodzaju decyzje władz partyjnych. Ja też byłem szeregowym członkiem Platformy, byłem lekarzem w szpitalu. Zaistniała taka sytuacja, która spowodowała, że zostałem wytypowany do zadań samorządowych jako radny, później radny sejmiku, później jako członek zarządu i musiałem z tym się zmierzyć i myślę, że każdy z osób, które tutaj pan wymienił, tak samo by postąpiło. Także my jesteśmy przygotowani na to i rozumiem. Jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, którzy... Szeroka dyplomacja. Tam, gdzie partia pośle, tam... 1,5 minuty wypowiedzi i nic nie wiem dalej. Ale obserwowałem was, jak pytałem pana Bogdana, z kim rozmawiacie, czy spojrzy pan na Marka. To wy nie rozmawiacie? Jest koncepcja sojuszu lewicy i PO? Niestety. My zabiegaliśmy o tą miłość przez 4 lata, ale nie spotkaliśmy się z wzajemnością, wręcz przeciwnie, w wielu wypadkach podano nam czarną polewkę, w związku z tym przestaliśmy zabiegać. Parę stanowisk macie, no zaraz, halo. Ojojojoj. No co ojojoj? Jakich stanowisk? Zaraz, mam wymieniać, no za bardzo lubię ludzi, żeby ich tutaj... No macie... We władzy? Stanowiska mamy jakieś? Nie, zarabiacie pieniądze, no Boże, no. No ale co, no PO rządzi wszystkimi stanowiskami w mieście. Dałam parę stanowisk obsadzić. I... Panie redaktorze, no, oprócz dawania to jest jeszcze, są pewne normy, jest kultura polityczna. Tak, konkursy były. I to jest wyrazem tego. Jakie konkursy? O czym pan mówi? To nie było przez konkursu, dostaliście na stanowiska, no niech mnie pan... No na przykład. No proszę. No Boże, a czy Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zajmuje stanowisk samorządowych płatnych? Ale przepraszam bardzo, to nie jest z łaski Platformy Obywatelskiej. A z czyjej? A jak? Z opozycji. Ale... Utarło się takie przekonanie, że pan prezydent płaci, a oni jeszcze pyszczą. No, ja nie mówię, że pan prezydent płaci. Samorząd płaci. To są nasze samorządowe organy. No dobra, ale jaka czarna polewka? Czarną polewkę to mają dziennikarze, którym Ja tu mówię o pewnych sygnałach i gotowości do współpracy. A to już inaczej brzmi niż czarna polewka. Do współpracy, do poszanowania partnera, słabszego, młodszego. Chodź, przytulę cię, dostaniesz jeszcze jednego dyrektora. No. Niestety tak. Nie, pan sprowadza to do stanowisk. A ja bym chciał mówić o pewnej współpracy programowej. Dobrze, trochę pożartowałem, żeby tak ten, już musimy się żegnać powoli. Czyli ostatecznie w tej chwili gotowość do rozmów jest, panie Marku? Z mojej strony zawsze była, ja jestem człowiekiem, który rozmawia. Pan nie podawał tej czarnej ludzi. Czarnej na pewno nie, że poza tym pracę, już tak oczywiście żartując na koniec, na temat ustawy o związkach partnerskich stanowił, że my chcemy rozmawiać z wszystkimi ludźmi, z tymi grupowniami. Tutaj nie mamy naprawdę żadnych problemów z kontaktem. Chyba Jerzy Zemanek, który realizuje audycję, puści nam jakiś utwór z dedykacją. Także ja jestem na zawsze miło tutaj z ramionami do wszystkich grupowań politycznych. Dziękuję bardzo. Już zrobiło A że się, reszta świata przeciwko Platformie, to tak się zrobiło stało. Się na koniec zupełnie bardzo rozrywkowo. Za chwilę Łukasz Czechowski i Henryk Carewicz, a dziękuję panu posłowi Markowi Hokowi. Dziękuję bardzo serdecznie za udział w audycji i panu Bogdanowi Błaszczykowi. Dziękuję. Miłego dnia, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Słuchacie audycji?